Dzień dobry, dobry wieczór. W ramach akcji Teatralny Wehikuł Czasu chciałabym serdecznie zaprosić Państwa do wysłuchania spektaklu pod tytułem Garbus Sławomira Mrożka w reżyserii Kazimierza Dejmka, którego premiera miała miejsce w 1975 roku 14 grudnia na deskach Teatru Nowego w Łodzi. W obsadzie znaleźli się Andrzej Maj, Barbara Kraftówna, Mieczysław Wojt, Izabela Pieńkowska, Leon Harewicz, Bogusław Sochnacki oraz Jan Kobuszewski. Za scenografię odpowiadał Andrzej Majewski, kostiumy zostały zaprojektowane przez Jolantę Kunkiel, aranżację muzyczną wykonała Anna Poszaj. W jednej z recenzji Jan Kosowicz pisze: całość umieszczona została w idylicznym pejzażu pięknej górskiej krainy, gdzie nagle podczas wakacji wszystko zaczyna się rozpadać. Pociągi przestają chodzić, poczta przestaje działać, aż wreszcie nawet okoliczni chłopi uciekają i w kolorowym pensjonacie zostają tylko bohaterowie sztuki, kukiełki z dawnego teatru życia. Czy czegoś jednak nam to nie przypomina? Zapraszam już w najbliższą środę, 3 czerwca o godzinie 19. Link dostępny będzie przez cały tydzień na stronie Teatru Nowego www.nowy.pl. Bądźmy w kontakcie.